Dzień dobry. 14.45 dochodzi i dzisiaj jest 26 dzień maja, czyli dzień mamy. Dzień dobry. Dla wszystkich mam serdeczne życzenia, bo pasuje mamy docenić, tak? I pasuje złożyć życzenia. No ale dobra. Dzień mamy, dnie mamy, a my dzisiaj go nie mamy. Ja byłem u mamy, widzicie, taki nieogolony. Troszeczkę nieelegancko ktoś by powiedział, ale ja uważam, że właśnie tak dobrze wyglądam. A golę się przy okazji po to, że lubię to, a potem za 2-3 dni właśnie dobrze wyglądam. Dzisiaj 3-dniowy zarost na twarzy, ponieważ jest niedziela. Goliłem się w czwartek, czyli 3-dniowy zarost. No i goliłem się, wiecie czym, no, paradajmem, który się nazywa Selient. Dokładnie, tak, to on. Tak, to on bardzo fajnie mnie ogolił z tej trójki paradajmów titanium stalowego i tego stalowego, tylko tamte były Diamond Bucky, a ten jest ten Selient. No, ten mi się spodobał najbardziej. Jeżeli dzisiaj to golenie będzie równie miłe i przyjemne, no to bez wahania jego wybieram. Kurde, kołnierzyk, ale już go chowamy i już wam powiem, co będę używał do golenia. W poszukiwaniu starych mydeł swoich, takie coś, Katie's Bubbles, Irish Coffee, ale dzisiaj będzie Irish Ice Coffee, ponieważ będę używał Cuba mentolowego, brzoskwiniowego. To on, kub mentolowy, brzoskwiniowy, gościa znacie. A po goleniu na odmiany, tak jak ostatnio, Myrsol Aqua Balsamica. Całość będę brała pędzelkiem dzisiaj, rączka Wesco Shaving, włosie wmontowane przez Stando. No i tyle, proszę Państwa. Mydełko przedmoczone do miski od Paweł Peksa. Próbujemy troszeczkę zmoczyć zarost i lecimy z koksem, bo po prostu szkoda czasu. 15 dochodzi, więc pasuje się jeszcze ogolić, trochę wychillować, bo jest ładna niedziela. A więc tak. No, troszeczkę. Już się nie przebierałem, bo miałem przebrać się w jakiś, wiecie, t-shirt, w jakiś coś takiego, ale no nie, już stwierdziłem, że nie ma sensu. Trochę taki elegancki będę. To nie jest w moim stylu. Gdzie ja i elegancja? Wygniatam pędzelek i wyrabiamy mydełko z cyklu kawowe, ale ja tu kawy za bardzo w nim aż tak nie czuję. Czuję, ale to jest taka, wiecie, to jest taki napój kawowy bardziej, w którym 99% to jest jakieś mleko, jakieś takie rzeczy, a ten 1% to ta kawa, więc wiecie. A, widzicie, już wyrabiam mydło, a jeszcze nie nałożyłem pre-shave'a, ale tak jak mówię, dzisiaj jest ważny dzień mamy, więc mogłem zapomnieć. Mydełko się wyrabia trochę bardziej pieniście niż poprzednio, nie pamiętam jakie to było, ale taki mój ulubiony zapach, wiecie, mówię mój ulubiony, najlepszy, nawet nie potrafię go nazwać, wiecie, no nie potrafię, zapominam, jakoś nie skupiam się na tych nazwach, nie są one dla mnie jakimś priorytetem, jak czegoś szukam, no to bardziej też w głowie mam, jak wygląda na przykład ta opakowanie tego mydła, o, w taki sposób, ja jakoś tak już to mam, ale dobra. Mydełko trochę niech się jeszcze powyrabia, albo jeszcze się do niego wrócę, a w międzyczasie na twarz narzucę troszeczkę tego mentolowego Cuba.
No i dobre. I już go troszeczkę betrę w twarz, niech on też już, żeby palce zmoczę, niech on też już troszeczkę już popracuje nad tym zarostem. Tak jak było, wiesz, zarost po tym salient wzrastał mi bezproblemowo. Nie wzrastał nie wiadomo jak szybko, ale długo też nie utrzymywał się bez znaku życia. Więc dosyć szybko wyskoczył, ale mówię, wydaje mi się, że wolniej niż mi po Diamondbackach. Ale mówię, najważniejsze, że wzrastał łagodnie, nie był taki nieprzyjemny, jak czasami po niektórych maszynkach się to u mnie dzieje. Dobrze. W maszynce jest żyletka, która się zwie, wy wiecie jak się zwie. Zwie się Triton R3. Triton R3 będzie dzisiaj drugi raz użyta z tą maszynką, więc będziemy widzieli, co się będzie działo. Tak jak mówię, to Katie's Bubbles Irish Coffee bardziej objętościowo się robi, troszkę bardziej ta piana jest taka puchata. Mnie to mydło jakoś nigdy w głowie nie zawróciło. Miałem ze dwie próbki kiedyś to i to, ale nigdy nie miałem ochoty, żeby kupować więcej tego mydła. No są zwolennicy tego mydła, ale wiecie, to są tacy zwolennicy typu gdzieś coś słyszeli, próbkę spróbowali, bo moim zdaniem w Polsce to mydełko nie jest popularne, a ktoś ma, to ma jedno, tam dwa może i to jest wszystko. Na pewno jest pianotwórcze, to nawet nie ma o czym gadać, bo robi się go dużo. No i mówię, piana też, mówię, jest całkiem przyzwoita, ale żebym w jakiś zachwyty popadał. Mówię, często gęsto popadają ludzie w zachwyty, którzy gdzieś tam raz jakąś próbkę spróbowali, gdzieś coś. Nie mówię stricte o tym mydle, ale mówię na przykładzie tego mydła i tam uważają, że to jest najlepsze mydło, bo gdzieś tam raz spróbowali. A tu mówię, no ja już, no na pewno, o, nie podlega wątpliwości, patrzcie, bo treściwy jest i to nawet nie ma dwóch zdań, ale jakoś nigdy tak. Może dlatego też wiecie, że ta kawa, która tu jest, że to jest to niby kawowe, one jakoś nigdy tak dla mnie tak bardzo kawowym nie było. Tak jak mówię, bardziej to gdzieś tam tą kawę w tle czuć, ale to tak jako jakiś taki, wiecie, deserek kawowy, bo ta kawa jest. Patrzcie, zrobiło się tego mydła pod dostatkiem. Może nawet za dużo go dałem, no bo tak jak mówię, jestem przyzwyczajony przez lata, jak się golę tymi mydłami, już teraz ostatnio tymi takimi tłustymi i one więcej potrzebują jednak, żeby... Na razie nic nie będę mówił, choć wydaje mi się, że tutaj jak się zbliżam ostrzem żyletki do żuchwy, że ciut może mocniej tę maszynkę czuję, a tu jedynie może tylko o tym świadczyć, że żyletka trochę dostała popalić przy pierwszym goleniu i może być ciut wypłukiwanie tego mydełka takie same jak tego co poprzednio. Poza tym wydaje mi się, że na razie czuję bardzo podobnie, czyli trzydniowy zarost troszeczkę mniej płynnie, no ale wypłukiwanie jest ciut gorsze tego mydełka, czyli może jest bardziej jakieś takie trzydniowy zarost, czyli troszeczkę takie podszarpywanie. Tak, troszeczkę takie podszarpywanie. No, zobaczymy jak będzie to szło na potem już po pierwszym przejściu. Tak, po wąsie też. Też to czuję.
Ale mówię, to wszystko jest... w granicach dobrego smaku. Czyli jak najbardziej nic złego to nie robi, tylko po prostu bardziej czuję, co mówię, nie jest niczym jakimś niekomfortowym. Troszeczkę, wydaje mi się, że dzisiaj to bardziej tak podszarpuje, ale tak może właśnie ze względu na to, mnie ręka boli, a dokładnie ramię, że ta żyletka troszeczkę straciła na mocy. Spłukuję pozostałości po pierwszym przejściu, od razu zobaczę, jak to na twarzy czuć. No i powiem tak, jest równiutko, jest fajnie chłodno po mentolowym kubie. Ogólnie całkiem w porządku. No mydełko czuć tym mlekiem, może z dodatkiem jakiegoś takiego syropu do kawy, jak się dodaje, wiecie. Tutaj może tym Irish jakimś takim, bez taki specjalny o takim aromacie, smaku. Mydełka pod dostatkiem, naprawdę. No nie można mu zarzucić, że jest mało wydajne, bo naprawdę jest go dużo, ale mówię, tak jak ja mówię, ja jakoś tym Katie's Bubbles, ta firma jakoś mnie tak aż bardzo nie zaskoczyła. Pamiętam, jak wiele lat temu właśnie na byłym forum tam ludzie popadali w zachwyty i tam jedno, dwa mydełka i najbardziej popadali ci, co gdzieś tam próbkę mieli, wiele się nie pogolili i zawsze to mydełko chwalili. Nie wiem, kupiłem to mydło, to też, bo wiele lat temu jakoś tak stwierdziłem. No wiele jest takich mydeł, a powiem szczerze, że Ariana mi bardziej odpowiadała, już nie jakieś tam inne, więc dlatego stwierdziłem, że najlepiej się chwalić coś, czego się nie ma. Albo się to gani, co nie? Jakoś stwierdziłem, że nie ma tutaj ukrytych rewelacji w tym mydle. To jest po prostu bardzo dobre mydło, ale żadne mistyczne, żadne jakieś takie. Po prostu ktoś sobie coś wymyślił, może komuś spasowało, ktoś inny pociągnął. Temat, ale mówię, nie wyróżniający się niczym. Tak, żyletka straciła na ostrości, bo dzisiaj tutaj troszeczkę czuję bardziej maszynkę, ale nie bardziej, że jest bardziej agresywna, tylko bardziej, a co za tym idzie, mniej po prostu smooth, co nie taka przez ten zarost tutaj, szczególnie w dolnych partiach szyi, on jest tak, nie jest tak ścinany, tak płynnie, tylko tak. O, i widzicie, już tutaj chwyciłem, no. Ale szyja jest bardzo fajnie ogolona, ale obawiam się przy trzecim przejściu o te moje tutaj dziady, które rwą się do tego, żeby się troszeczkę zaprezentować przed wami, jak przyjadę po nich żyletką, ale szyja bardzo fajnie. No powiem szczerze, nie myślę w ogóle o takim czymś tutaj jak o utrzymaniu kąta natarcia. Naprawdę nie gubię w ogóle go. Idzie bardzo dobrze i bardzo fajnie czuję tę maszynkę. Naprawdę. Jeżeli już nic się do końca nie zmieni,
Nawet jakby się troszeczkę jeszcze na minus coś poszło nie tak, to i tak będę uważał, że ten Salient to jest dla mnie z tych trzech, które pokazałem, z tych dwóch poprzednich, ten trzeci, że to jest najlepszy dla mnie Paradigm. Najlepiej mi się nim po prostu goli. Tutaj to moje miejsce, gdzie tak zawsze ten zaraz rośnie. No, więc tak to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo fajne to golenie. Troszeczkę mocniej czuję tę maszynkę, ale to mówię. Nie z racji tego, że agresja wzrosła, tylko z racji tego, że żyletka się przytępiła przy pierwszym goleniu. Widzicie tutaj też. No są te dziady, które i przez to teraz jak ten zarost mi jest ścinany, jest też troszeczkę tak mniej płynnie. Wizualnie bardziej mi się podoba Diamondback, ale ogólnie nie brakuje jakiejś takiej elegancji tym maszynkom. Są ładne. Więc bardzo eleganckie maszynki. Jest jeszcze taka maszynka, Rafała nie ma, może kiedyś wpadnie w jego ręce. Paradigm na żyletki Artist Club. Kurde, taka specyficznie wygląda. Fajna. Znając Rafała, jak się kiedyś pojawi, no to pewnie się nie zainteresuje. Powiem wam tak, podobnie jak ostatnio. Drugie przejście jest naprawdę świetnie. Naprawdę ta maszynka jest dla mnie skuteczniejsza. Lepiej mi się czuje. Nie gubię. Lepiej mi się czuje od stalowej, bo najlepiej mi się czuło tytanową, ale ta jest ciut agresywniejsza i powiem szczerze, no robi mi robotę. Choć najlepsze czucie mówię o tytanowej, ale tutaj efekt końcowy jednak dla mnie najważniejszy. Jest najbardziej skuteczna na pewno. Już po drugim przejściu to czuję, że jest bardziej niż tamte. A trzecie jeszcze dodatkowo dodaje tego, to coś, co mnie cieszy. No, powiem wam, tak, jest naprawdę świetnie. Jest świetnie. Jest skutecznie o te 2-3%, może 4. I to dlatego stawia tę maszynkę dla mnie na podium, jeżeli chodzi o te paradajmy. Za 3 dni skakuje kolejna maszynka. Tym razem wskoczy coś bardzo budżetowego, ale jako ciekawostka. Też, bo ma... No... Maszynka zmałpowana od maszynki innego producenta, którą bardzo dużo innych, potem już tych chińskich producentów małpuje, ale ma jedną rzecz inną dołożoną, więc będziecie widzieć. I mówię, bardzo budżetowa, regulowana. O, na pewno co to regulowana. Ci, co lubią regulowane maszynki, to i na pewno z tego, co mi się wydaje, dwóch producentów chińskich robi tę maszynkę. Więc i gdzieś po AliExpressach jak najbardziej dostępna.
No powiem wam, no naprawdę jest nieźle. No, no jest super. Wiadomo, dzisiaj te moje ruchy już to jest też szybsze od ostatnich. Mnie się już wczuwam, już po prostu gole, ale tak. Ale jest. Jest naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś by chciał takiego sprzęta kupić, wydaje mi się, że agresywność nie powinna go zjeść, ponieważ tak jak mówię, to jest dla mnie, to jest nawet przy przytępionej żyletce i przy jakichś mocniejszych, to jest maksimum 4. Więc to jest jeszcze cały czas dla mnie łagodna maszynka. Mniejsza ekspozycja jest niż żyletki, niż w Diamondbackach. Mniejszy gapik. Więc nagrywa się, nagrywa. Więc moim zdaniem bezpieczna maszynka. A skuteczność naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobra. Trochę mówię, dzisiaj już ją tak bardziej troszkę dociskam. Ale też, tak jak mówię, czuję ten spadek jakości ze względu na przytępienie. O, widzicie, jakieś takie mikro porobiłem, ale a jest naprawdę, kurde, nieźle. Muszę się troszeczkę teraz skupić, bo chcę. Chcę podogadać to, co jeszcze na twarzy czuję, jak tak mocniej naciągnę. Ale widzicie, już przy dociskach, przy takich rzeczach zaczyna się to, co mówię. Ale już jest prawie. O, właśnie. Dobrze. Wąs. O, dzisiaj nie. Dzisiaj już żyletka za dużo zjedzona musiałaby być ostrzejsza. Widzicie? No. Już mi łapie. Wszędzie, gdzie tylko mocniej docisnę. Dobra. Proszę Państwa, dzisiaj koniec. Golenie ciut mniej przyjemne i obwarowane tym, że właśnie już mocniej dociskam, już zaczynam wariować. No bo jednak żyletka. Jakbym drugi raz użył, drugi raz podszedł do tej maszynki, wsadził nową żyletkę. O, bo widzicie? O. Jakieś takie mikro, ale są, więc no ale na twarzy jest to, co ma być. Jest naprawdę fajnie i dzisiaj mniej pitolenia było niż ostatnio, bo jednak ostatnio tych powtórek od początku zawalczyłem mocniej z tą maszynką, czyli bardziej odważny docisk. No i powiem, jest naprawdę fajnie. Saga rodu Palliserów był taki serial, jak byłem dzieckiem, a teraz jest saga rodu Paradajmów u mnie w łazience. Pozwoliłem Paradajmom wkraść się do mnie do łazienki. Miały ten zaszczyt, mogły u mnie pogościć chwilę i to trzy różne. Miały ten zaszczyt, że mogły mnie nawet leciutko gdzieś tam
poprzycinać. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Wybieram Selyenta z tych trzech. Najlepiej go czuję, najlepiej mnie dogala. Jest z nich wszystkich najagresywniejszy, o ile w ogóle można nazwać agresją. Wpieprza mnie to, że mi tu... O ile można w ogóle nazwać to agresją. Ogólnie to są łagodne maszynki. Najlepiej czułem na twarzy cały przebieg od początku do końca pan Diamondbackiem tytanowym. Diamondback stalowy z 2020. No dla mnie poracha. Gubiłem często kąt natarcia żyletki i to mnie denerwowało. Ten stalowy Selyent dla mnie najlepszy, najlepiej mnie dogolił i był ciut agresywniejszy od tamtych, ale mówię, i czucie w porównaniu do stalowego niebo a ziemia, ale jednak w porównaniu do tytanowego, no to nie to, no ale i tak bardzo dobrze. I dlatego mówię, bardzo dzięki, Rafał, że mogłem skorzystać z Twojej grzeczności, koleżeństwa i mogłem się ogolić tak sprytnymi sprzętami, jakimi są sprzęty firmy Paradigm. Od lat je widziałem na amerykańskich forach różnych, zawsze te maszynki były wysoko oceniane. W ogóle ci, co je mieli, byli bardzo dumni z tego. Ja też uważam, że ktoś ma takie maszynki, to ma fajny sprzęt, ale też uważam jedno, jak mnie to denerwuje, też uważam jedno, że z maszynką musimy się po prostu dogadać. Jak się z maszynką, a dokładnie maszynka się musi z nami dogadać. Jak się nie dogadamy, to jest dusza zbita, no. Porobił mi dziadyga. Już chciałem to dokończyć tu pod włosku tego i porobił mi pełno jakiś. No szyja to wiadomo. Ale to mówię. Dzisiaj wina żyletki. Mam nadzieję, że zaraz to wszystko poznika. Nie lubię używać wiecie czego. Do twarzy wiecie czego. Aunu. Ale wszędzie. Wszędzie gdzie pod włos chciałem chwycić, już tak pokończyć, to wszędzie jakieś mikro zacięcia chwyciłem i muszę z nimi teraz powalczyć. Tyle, proszę Państwa. Życzę udanej niedzieli. Jeszcze raz wszystkim mamom wszystkiego najlepsze z okazji Dnia Mamy. No co, widzimy się za 3 dni. Mam nadzieję, że dojdę do siebie, że nie będę poklastany cały. Lufasza, do widzenia, hej, cześć. Żegnam Was czule.